Witajcie kochani, tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Chciałabym dla Was nagrać dziś króciutki, świąteczny film, jako że obiecywałam, że przed świętami ukaże się tak grudniowy, tak świąteczny i inne filmy. Niestety no, rozchorowałam się mocniej i po prostu to nie było możliwe. Natomiast myślę, że ten tak jest na tyle ciekawy, że spróbuję go nagrać pomiędzy świętami a nowym rokiem. Myślę, że święta to nie tylko. Ten jeden dzień dzisiaj najbardziej ważny, najbardziej podniosły, czyli Wigilia w Polsce, to jest ten najważniejszy dzień. Święta trwają troszeczkę dłużej, jest kilka tych dni i mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie taki, taki tag w troszeczkę późniejszym czasie. Tam ten tag również tyczy perfum sylwestrowych, więc myślę, że mam jeszcze odrobinkę czasu i przy Waszej wyrozumiałości to uda się zrobić. Kochani, zanim złożę Wam życzenia świąteczne i podziękuję za Waszą obecność na tym kanale, to przedstawię Wam tak pokrótce, żeby był tutaj jakiś akcent świąteczny, moje perfumy świąteczne, które kojarzą mi się najbardziej z tym okresem świątecznym które mają taką podniosłą atmosferę, które również poprawiają nastrój. Więc pokażę Wam te moje ulubione perfumy świąteczne. Natomiast ten wątek właśnie tych perfum świątecznych rozwinę w tym tagu perfumowym świątecznym właśnie. Masło maślane, tak. Kochani, więc opowiem wam o moich świątecznych perfumach i pokażę wam moje dwa prezenty. Jeden prezent zrobiłam sobie sama, drugi otrzymałam i to też będę rozwijać. Pewnie recenzję tych perfum, recenzowanie tych perfum y, będę rozwijać w kolejnych filmach. Póki co po prostu powiem tak pokrótce i na końcu złożę Wam oczywiście życzenia. Zatem, jakie to są te moje świąteczne perfumy, kochani? Y, z całą pewnością, y, perfumami, które kojarzą się z zimą i ze świętami, i które naprawdę ten nastrój, tak jakby mm, świąt, gdzie wszyscy starają się być tacy mili, serdeczni, bardziej niż zwykle. To na pewno ten nastrój, też łakoci smakołyków, zapachów kuchen, z kuchni się wydobywających. Na pewno te perfumy, ten nastrój podbijają również poprzez nazwę Wish Chopart. Wish Chopart czyli cała armia smakołyków: miód, karmel, prawda, owoce, agrest, paczula, kuzyn angela. Nieco inny, nieco bardziej ciepły, nieco bardziej przystępny, nie wieje od niego chłodem. Jest to zapach naprawdę taki o tysiącu twarzy. Ma on tak ogromną ilość składników, że naprawdę tańczy pięknie na skórze, podbija nastrój świąt. Jest taki błogi, radosny także, i bardzo niedrogi. Także polecam go na święta zdecydowanie. Kolejnym zapachem, który mnie kojarzy się z nastrojem świąt jest zdecydowanie Emerville. Ja tutaj mam wersję Ambre de Merville. Hermes. czy właściwie Hermes, tak chyba się powinno mówić. Zapach, który nazywa się Woda cudów. Ja tutaj mam taki opalizujący flakon. Edycja limitowana, i to też jest zapach, który kojarzy się ze świętami, bo łączy w sobie takie składniki, jak właściwie. W tej wersji nie ma pomarańczy, ale on nadal pachnie pomarańczowo. Łączy w sobie takie składniki jak cierpkie owoce, właśnie pomarańcze, cytrusy, akordy wanilii, akordy labdanum i akordy właśnie takich drzew iglastych. Jest to zapach bardzo przestrzenny, bardzo radosny, właściwie taki uniseksowy. Jest tutaj ogromnie, ogromnie dużo szlachetności w tym zapachu prostoty, ale również iskrzenia. Także zapach, który kojarzy się z właśnie z tym wszystkim, co się kojarzy ze świętami, czyli iglaste, drzewa, pomarańcze. No i jeszcze coś takiego, pewien taki akord otulenia błogości. Tutaj to jest ambra. W innych wersjach tego zapachu mamy więcej składników. Tutaj jest ich tylko kilka: ambra, pomarańcza, labdanum, wanilia, ale pachnie ten zapach jak milion dolarów. Także to jest kolejny zapach, który ja będę nosić w święta. Który kojarzy mi się ze świętami. Po pierwszym, co w ogóle kojarzy mi się ze świętami, to jest właśnie połączenie akordu cytrusów, dokładnie pomarańczy i gałązek drzew, drzew iglastych, plus jeszcze być może przyprawy, kardamon, cynamon, goździki. To jest to, co w mojej głowie przywołuje świąteczny nastrój. I kolejnym zapachem, gdzie musi być ten akord pomarańczy, to jest zapach, o którym wielokrotnie mówiłam. Y Chór Aniołów, Atelier Ors, czyli pracownia złota, tak się nazywa marka tych perfum. Tutaj mamy też drobinki złota, jest to przepiękny zapach. Chór Aniołów też łączy się poprzez jakieś takie mi mistyczne skojarzenia ze świętami. Mamy tutaj dzięgiel, mamy miód, mamy pomarańcze, mamy najpiękniejszą pomarańczę według mnie w perfumach. Mamy błogość, radość, po prostu jakość, Nie niewymownie rewelacyjna jakość jest tych perfum. Po prostu. Czasami myślę, że to jest najbardziej jakościowy zapach, jaki kiedykolwiek miałam. Ja tutaj mówię o jakości składników, a sama kompozycja jest również rewelacyjna. I kolejnym zapachem, który będę nosić w święta, z całą pewnością, to jest też zapach, który kojarzy mi się z czymś odświętnym, luksusowym, z czymś podniosłym, z taką naprawdę wysmakowaną francuską elegancją. Jest to Samsara. Garlena w tej starszej wersji. Woda perfumowana, zresztą tutaj świeca, która się pali za mną. Sticky Maxa również pachnie jak Samsara. Hmm, także drzewo sandałowe, kwiaty i lang lang. Piękny zapach, przepiękny zapach. No i teraz pokażę Wam szybciutko, bo jest to filmik krótki, jako że jestem nadal chora. Kochani, moje, moje, moje świąteczne prezenty. Póki co, te, które otrzymałam. Czyli jest to. Um, e, um, Boże. Lonkom, Lanui Trezor, e, Mosque Diamond, czyli piżmowy diament. Lżejsza, bardziej powłóczysta, bardziej cielesna wersja e, Trezor, Trezor Lanui. Bardzo kobiecy zapach. I ostatnim, ostatnimi perfumami, jakie Wam pokażę, a te wątki dalej będę rozwijać w kolejnych filmach, to jest prezent, jaki sama sobie zrobiłam, zaskakujący prezent, z całą pewnością, ale y, nie oceniajmy książki po okładce, nie oceniajmy ludzi po wyglądzie i czasami też nie oceniajmy perfum po butelce, chociaż trudno jest nam to rozdzielić, z całą pewnością. Y, moschino, Moschino, różnie wymawiana jest ta nazwa. Moschino chyba jest to najbardziej prawidłowo wymawiana nazwa. I te trzy misie, Trzy misie. czarny misie to niby męski miś, polecany mężczyzną, ale uwierzcie, jest to Unisex. Unisex i to jest zapach bardzo doceniany przez recenzentów, przez, przed, y, przez użytkowników jest to zapach, y, który oscyluje w okolicach niszy. Nisza. Jest to zapach, y, właśnie, y, róży z przyprawami, z goździkami. Niektórzy wyczuwają w nim tutaj akord atramentu. Bardzo nietuzinkowy, nietypowy męski zapach, chociaż według mnie unisex. Kolejny miś, ten miś, to też właściwie wszystkie te zapachy. Można byłoby powiedzieć, że one oscylują wokół tematu niszy, bo, bo nie są to oczywiste zapachy. Moskino, czy moschino, moschino, zawsze gdzieś tam. Jednak y, poszuki y, ta marka poszukiwała oryginalności i tym razem, mimo że te flakony mogą się komuś kojarzyć z czymś niepoważnym, dziecinnym i tak dalej, no powiedzmy, że te, te flakony nie są to moje ulubione, <gryw> ulubiony rodzaj flakonu. Ale patrzmy na zapach. Więc tutaj y, ten zapach został stworzony przez wybitnych perfumiarzy i mamy tutaj akordy właśnie takiego y, dokładnie proszku do prania, pralni, żelazka. Cielesności, bawełny, czegoś takiego właśnie nietypowego. Jeżeli ktoś nie lubi perfum, a chciałby pachnieć po prostu y, czystością, radością, y, taką właśnie czysto wypraną, wypłukaną w pięknym płynie, nie wiem, bluzą koszulą pod koszulką, to to jest zapach dla ludzi, którzy nie lubią perfum. I tutaj po prostu będzie się za nimi ciągnęła piękna woni świeżo wypranej bie bielizny. No bielizny także. Świeżo wypranych po prostu ubrań, tak? Gdzieś tutaj też y jest tutaj dużo cielesności, piżmowości. Y niektórzy też czują właśnie akord Paryż z żelazka. Bardzo ciekawy zapach. Ciekawy. Chociaż powiedziałabym, no on nie jest, to, nie jest to taki typowy, zmysłowy zapach. Raczej właśnie to jest taki zapach na co dzień. Natomiast moim ulubionym okazał się ten różowy miś. I różowy miś naprawdę mnie zaskoczył, dlatego, że to jest wersja, wersja toy, no, wersja zabawki, która miała kojarzyć się z gumą do rzucia. A ja mam do, gum, do gumy do rzucia, do akordu gumy do rzucia ja mam ogromną słabość. Uwielbiam ten akord. I... Ten miś to jest właśnie guma do rzucia, owocowa, cierpka, ale on bardzo szybko zmienia swoje oblicze, bo z tej takiej frywolnej, radosnej gumy do rzucia on się przemienia w coś naprawdę zmysłowego. Mamy tutaj naprawdę takie poważne składniki, jak właśnie labdanum, benzoes, ale również właśnie róża, mięta, i on pachnie troszeczkę tak mentolowo. Czyli guma do rzucia, mentol, mentolowa róża i dużo takich żywic w tym zapachu również jest. Więc nie jest to tak infantylny zapach, na jaki by wyglądał. Jest to zapach, który mnie bardzo zaskoczył, yy, bardzo zaskoczył z końcem roku, naprawdę. Ten różowy miś jest dla mnie no, jednym z największych zaskoczeń w ogóle perfumowych tego roku, bo te misie to są naprawdę dobre zapachy w takich właśnie infantylnych butelkach. No, i drugim zapachem, który mnie po prostu powalił na łopatki jakością w tym roku, to jest właśnie chór aniołów, ale więcej będę mówić w tagu świątecznym. Na pewno jeszcze wrócę do tych tematów. Natomiast, kochani, teraz chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość. Na pewno mój kanał perfumowy to nie jest, wiecie, taki kanał perfekcyjny jak. jak jak to może powinno być na YouTube, że wszystko jest takie perfekcyjne, jak w telewizji. Wiecie, nie jest perfekcyjny, mam tego świadomość, wiem, jak można byłoby to wszystko ulepszyć i pewnie będzie ulepszany z miesiąca na, z miesiąca na miesiąc. Natomiast, wiecie, to nie jest moja główna działalność, YouTube. To jest działalność hobbystyczna. Jestem czystym typowym pasjonatem. A jednak taka podstawowa aktywność moja rozkłada się na wiele innych dziedzin życia, stąd też może wygląda to tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że dla wielu z Was jednak ważniejsza jest treść, to o czym mówię, niż w jakich okolicznościach o tym mówię. Także dziękuję Wam za Waszą lojalność, za Waszą obecność, za wszystkie miłe komentarze, miłe słowa, za to, że piszecie do mnie tak piękne, ciepłe maile, dzielicie się ze mną spostrzeżeniami informacjami o perfumach, jest to cudowne, yy, życzę Wam w tych naszych tutaj czasach, no dość trudnych, jakby nie było, takich powiedziałabym kryzysowych jednak, yy, ze, ze wszystkich stron od kilku lat mamy tak, taką niepewność co do przyszłości, yy, życzę Wam, żebyście w tym, powiedzmy, oku cyklonu yy, zachowali spokój, bo to jest najważniejsze, Według mnie, jeżeli jesteśmy spokojni w środku, to rzeczywistość na zewnątrz również będzie się uspokajać. Życzę Wam kolejnego cudownego roku. Życzę Wam radosnych, błogich, pięknie pachnących świąt w otoczeniu miłych, serdecznych, naturalnych i szczerych osób. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia, bo to zdrowie jest gwarantem jakości naszego życia. Jeżeli jest zdrowie, to już jest wszystko. Jeżeli jest radość, to również płyniemy do bezpiecznego brzegu. Także radosnych, spokojnych, wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.